Hala Gostyńskiego Liceum była areną meczów halowych mistrzostw OZPN Leszno Młodzików w piłce nożnej. Do Gostynia przyjechało 10 zespołów z Leszna, Krzemieniewa, Czempinia, Kościana, Wolsztyna, Rawicza, Święciochowy i Racotu. Nie zabrakło również prowadzonej przez Damiana Kabałę drużyny młodzików Kani Gostyń. Uczestniczące w mistrzostwach zespoły podzielone zostały na dwie grupy, z których zdobywcy dwóch pierwszych miejsc awansowali do decydującej o miejscach w czołówce fazy pucharowej. A zagrały w niej drużyny Kani Gostyń, GKS Krzemieniewo, Futbol Akademii Leszno i Rawi Rawicz. W półfinałach GKS Krzemieniewo pokonał 3-0 Rawie, a Kania uległa 0-3 Futbol Akademii z Leszna. W meczu o trzecie miejsce Kania Gostyń zwyciężyła młodzików z Rawicza 4-2, a w finale piłkarze Futbol Akademii Leszno pokonali GKS Krzemieniewo 1-0. Halowym mistrzem OZPN Leszno zostali więc zawodnicy Futbol Akademii z Leszna. Drugie miejsce zajął GKS Krzemieniewo, trzecie Kania Gostyń, a czwarte Rawia Rawicz. Najlepszym bramkarzem turnieju wybrano Emila Krajkę z Gostynia. Najlepszym strzelcem został Bartosz Biegała z Rawi Rawicz, a najlepszym zawodnikiem turnieju Szymon Bartlewicz z Krzemieniewa.